Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, weekendowe granie. Kontynuujemy naszą zabawę z piesełkiem. Więc Human Fall Flat, dokładnie tak. I już wiem, co trzeba zrobić, moi drodzy. Okazało się, że zrobiłem, załadowałem checkpointa. I tutaj można przeskoczyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ponieważ ściana jest już zablokowana. O tak, dokładnie. Wystarczyło przeskoczyć. A teraz wystarczy dotknąć w dół? O kurcze. Się urwało. No dobra, nie szkodzi. Zdarza się. Zdarza się nawet najgorszym. Dobra, spróbujmy teraz to wyciągnąć. Weźmiemy sobie pana skrzynkę. Weź pana skrzynkę, dokładnie. Przytaszczymy tą skrzyneczkę tutaj. Prosto na guziczek. W sumie rozbijmy szkło. Ojej, no. Wiedziałem, że to się zepsuje. Wiedziałem, że to się zepsuje. Poczekajcie, te odłamki szkła przeszkadzają. O, dobra, teraz będzie dobrze. Pytanie, co się... O, drzwi się otworzyły. Dobra, super. Czyli pan piesem może iść dalej. Oczywiście, jeżeli gra wam się podoba, dajcie znać na dole w komentarzach. Będziemy nagrywali więcej. Będziemy grali więcej w ten tytuł. A jeżeli nie, no to działamy w coś innego. Co to jest? O, to mogę przewrócić. Dawaj. Hops. Ati. Dobra. Jakieś podpórki. Bez sensu, kto robi takie podpórki? Bez sensu. Usunąć to trzeba. Mówiłem od razu. Od razu usuń. O, bardzo ładnie. A tutaj nie wiem co jest. Jakiś guzik? Znaczy, wajcha. Ojejku, tu skomplikowana sytuacja jakaś. Muszę użyć prawdopodobnie tego. Czekajcie. Co, nie działa? Może dwie trzeba dać, czekajcie. O ty! Chwytaj! O ty, silny pieseł! O, działa, dobrze! Mądry piesek. Jak zawsze. Dobra, teraz mamy orany. Jest, kto to wymyślał w ogóle? Ktoś to wymyślił, ja się pytam. Więc musimy teraz, zobaczmy co. Co ja z tym zrobię? To nie w tą stronę. W tą stronę? Ciekawe. Ciekawe, jak to zrobić teraz. Ja nie mam żadnego pojęcia. No przeskoczyć tutaj bym wskoczył może, ale... to jest tylko w lewo albo w prawo, tak? No dobra, czyli tutaj bym przeskoczył. Tu musiał dać... A, już chyba wiem, dobra. Spróbujmy. Hops. Dobra. Okej. Tylko to się teraz huśta. I to będzie bardzo trudne do zrealizowania. Ale myślę, że damy radę. Rany boskie, ten pies jest naprawdę za słaby. Dobra, chodzimy, idziemy, 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 idziemy. Musimy teraz tylko w odpowiednim momencie to wrzucić. Poczekajcie, niech się to cofnie, niech się nam... O, dobra. No, ale to ciągnij, szybko! O, ty! Dobrze, tutaj, dobrze, trzymaj. Elegancko. Teraz musimy wskoczyć z powrotem. Hops. Dobrze, teraz damy to w lewo i będziemy mogli włączyć przycisk. O, proszę bardzo. Tylko trochę dalej. O. Hops. Pięknie. Dobra, teraz musimy jakimś cudem to podnieść. Zrobiło się? O, zrobiło się, dobra. Tylko teraz, o rany, znowu muszę przeskoczyć. Znowu muszę przeskoczyć, znowu muszę to przesunąć. Elegancko, dobra. Na szczęście pan pies jest bardzo mądry i bardzo cierpliwy. Przesuniemy sobie w drugą stronę i teraz będziemy mogli przejść. Dobra. O. Tu zejdziemy na dół. Czekajcie, nie drap się po plecach. Tak jest, tędy. Hops. Hops. O, pięknie. Drzwi otwarte, więc przechodzimy dalej. Tędy. Albo tu.
Chyba to. Ups. No, wciągaj się ty. Dobra, co za... Co za pasztecik. Dobra. Okej. Dobra, ty... No jest dobrze, dobrze, dobrze. To trzeba chyba otworzyć, co? No, ale pieseł. No wziął, normalnie to ale się zrobiło. No i co ja teraz mam zrobić? Ojejku. No dobra, poczekajcie. Czy my tu mamy jakieś przejście? Co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Czy to jest tafla szkła, czy przepaść, czy co? Ej, naprawdę, ja nie wiem, co to może być. Dobra, przejdźmy tędy, zobaczmy. O, mogę tędy iść. Dziwna sytuacja, ale mogę. O! O! Dobra, tutaj mamy coś. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Czy to jest... początek... Nie, chwila. Ej, no bez jeprzy, ja tutaj byłem wcześniej! No nie w tą stronę! O rany, no przecież, ja tutaj byłem już! Dobra, moi drodzy, słuchajcie, już wróciłem, tamtędy lepiej nie iść, okazuje się, że tam jest nic. Dobra, tutaj widzę taki przycisk jest, informacja, czyli kolejna ściana, niespecjalnie odporna na skały, więc spróbujmy... Czekajcie, może na dwie łapki. O, mogę rozbić tą ścianę! Ale silny! Dobrze, wystarczyło rozwalić po prostu przy użyciu skały. Idziemy dalej. Tutaj co to? Coś hamuje, czy co to jest? Zobaczmy, weźmy to. O! Dobra. Rozbiliśmy kolejną ścianę! Dzisiaj normalnie samo rozbijanie! Rozbijanie, rozwalanie. Poczekajcie, bo jest problem, ten pies... O, dobra, okej. Przejście! Szybko! Ojejku, znowu coś rozbiłem. O, ciach! Dobra, szkło rozbite, przechodzimy dalej. Teraz chyba tu. Rany, patrzcie, jak on śmiesznie wchodzi, dobra. Co my tu mamy? Kolejny przycisk, moi drodzy. Kolejny trudny przycisk, kolejna trudna rzecz do zrobienia będzie. Co ten guzik robi? Nie mam żadnego pojęcia, co... A, tu otworzył przejście. Okej, dobra, poczekajcie. Ja potrafię. Chyba. Dobra, nie zdążymy tam skoczyć, ale. Pan pieseł pewnie da radę. Dobra, poczekajcie, jest dobrze. Ops. Dobra. Będziemy musieli tutaj podnieść. Tu są jakieś drzwi. Podejrzewam, że. Ojej. A nie, dobra, można otworzyć je w drugą stronę. Tutaj jest jakieś przejście. Tutaj coś jest. Czy coś tutaj jest? Co to jest? Szkło? O, drzwi. Elegancko. Zastanówmy się tylko, czy to można wciągnąć tą linę? Chyba niezbyt. Czy ja będę musiał to w ogóle wciągnąć? O rany. No nie mówcie, że to tak będzie wyglądało teraz. Serio? Ja muszę teraz to wrzucić tutaj na tą skrzynkę chyba. Na tą platformę. Ojej, pękło. Nie moja wina. Kto normalny robi szkło? Okej, poczekajcie. Teraz tak, musimy to się jakoś dostać. Zastanawiam się, czy to mogę wrzucić tam do góry. Znaczy, przerzucić? Chyba tak. No oj ty! Rzuć to tam! O! No co za pieseł! O, dobra, udało się elegancko. Tylko chyba zrobiłem błąd. No tak, zrobiłem błąd, ponieważ... Tu jest... Ojej! Tam jest troszkę za wysoko. Całe szczęście pojawiłem się w dobrym miejscu. Czyli musimy teraz to wrzucić prawdopodobnie... O, już wiem jak chyba. Już chyba wiem mniej więcej jak. Chyba, że dam radę przeskoczyć na czas. O Boże! No nie, no... Panie piesku! O, dobrze, o, elegancko. No nie w ten sposób! O. Dobra, spróbuję zrobić czasówkę. Może na czasówkę się uda. Czyli otworzę sobie przejście maksymalnie, a później spróbuję wskoczyć. Tak oszukańczo.
Ciach, 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 ciach. Nie, nie da rady. Ojej. Bardzo nieładnie. Dobra, teraz tutaj. Tędy. Tu jest w ogóle, czekaj, czy to mogę rozbić? Coś chyba jakbym mógł rozbić, czekaj, tu weź przesuń, no wrzuć to tam, wrzuć. O, chyba, że to mam przesunąć i rozbiję ścianę. Ta ściana wygląda słabo. Dawaj. Dawaj to, dawaj, ciach. O! No chyba niezbyt. Dobra, nie ma innego wyjścia. Będziemy musieli jakoś to przetransportować. Bezpośrednio tutaj na... Ojej. Tylko, żebym miał nadzieję, że mnie nie spadnie za chwilę. Dobra, cyk. O rany. Czekaj, ten pies jest za słaby. Ten pies jest za słaby, żeby to podnieść. Trafiłem? Jest, dobra, udało się. Udało się, trafiłem. Teraz musimy zeskoczyć tu na dół. O! I teraz sobie to wtargamy. Bezpośrednio. Tutaj. Dokładnie, na przycisk. Czemu to pojechało do góry? Zautomatyzowane. Ej, patrzcie, jak fajnie. Dobra, o, udało się. Nie wiem jakim cudem, ale pojechało to do góry. Jak była za duża waga, to to podjechało do góry. Teraz sobie przejdziemy tutaj. I teraz, moi drodzy, mamy, nie wiem co. Czekajcie, co to robi? To robi w tą stronę. A to robi w tą stronę. Mhm. Tak. Dobra. Czekajcie. Chwila, moment. Zobaczmy. Może chodzi o przeskok. Czyli ja bym musiał to dać i tak w tym miejscu tutaj. Bardziej po środku. Chyba, że tu jest jakiś... Nie, też nie ma wejścia. Tu jest jakaś skrzynka. Ta skrzynka mi się przyda, to na pewno. O. Chociaż ja bym to przeskoczył chyba. Nawet bez tego żółtego, ale to... Dobra, nie ma co ryzykować. Co mówiłeś? O rany. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Na szczęście nam był chyba zapis gry. Dokładnie. Spróbujmy może to przeskoczyć z tego miejsca tutaj. Tak mi to wygląda, że chyba damy radę. Hops. Hops. Dobra. Hops. Elegancko. Tu jest pan przycisk. I teraz pytanie, jak to zrobić? Aha, już wiem. O rany, ale to będzie... To będzie epickie. Epicko trudne. Już wiem, co trzeba zrobić. To trzeba dać tutaj. Trochę za bardzo. Ja bym musiał przeskoczyć bezpośrednio z tego, z tej platformy. Będę musiał wskoczyć na te śmieszne coś. Na tą rurkę. Będę musiał się rozpuścić za chwilę. To będzie bardzo trudne do wykonania. Ale oczywiście jak zawsze dam radę. Mam nadzieję. Okej. Dobra. Hops. Dobrze. I teraz muszę na tą rurkę trafić. Będzie bardzo kiepski pomysł. To był bardzo... No patrz, nie skoczył. No co za ko... No... Pieseł. Dawaj, na górę. No ale na górę, no stary. O nie. Bawi się w Tarzana, jak zawsze. Ja nie wiem, ja nie wiem. A ja. Dobra, poczekajcie, niech się to rozpuśta tutaj w tą stronę. Hops. Okej. Dobrze. Teraz musimy tutaj wskoczyć. Do tyłu. Do przodu. Okej. Nie tak bardzo. Dobra, teraz musimy wskoczyć tu. Nie mam żadnego pojęcia, co tu się stanie. O, jest! Elegancko! Patrzcie, co się stało! Jak pięknie! Dobra, czyli teraz transportujemy to w tym miejscu, tutaj. Czekajcie, jak to zrobić? Maksymalnie chyba do tej strony. Jeszcze mogę? Nie, bardziej się już nie da. Dobra, czyli musimy po schodach wciągnąć teraz ten karton. O. I musimy jakimś cudem go tam wrzucić. Tylko, że on spada. Dobrze, dobrze. O, 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 o. No, panie, panie, stój. Stój, poczekaj.
Dobrze, udało się. Na szczęście pies jest do miary zwinny. Teraz maksymalnie do prawej. O. Dobra. Musimy teraz to przeskoczyć, bo coraz trudniejsze te elementy są, naprawdę. Naprawdę coraz trudniej jest to przeskoczyć. Coraz trudniejsze rzeczy mi tutaj wymyślają. Stój, no poczekaj. Daj mi karton. Karton. O, dziękuję. Dobrze. O. Dobra, delikatnie. No, stań na kartonie. Dobrze. Idziemy teraz dalej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj przejdziemy tą mapkę. Ja myślałem, że to przejdziemy bardzo szybko. Wszystko, ale okazuje się, że to jest bardzo trudne. Dobra, już tak mi się wydaje, że to chyba mogę podnieść, tak? Dokładnie. To wygląda mi na wózek widłowy. Ojejku. Albo coś w tym rodzaju. Więc ja spróbuję może to podnieść. O, panie piesku. O. Dobra. Zrobimy to tak. Tutaj też sobie przesuniemy. Spróbujemy to wrzucić na górę. I będziemy mieli platformę, po której będziemy mogli skakać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko pies musi przestać się... O, plecy go bolą chyba. O, rany, no dawaj, 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 dawaj. Chyba będzie inaczej łatwiej. Dobra, z drugą stronę. Wsuniemy to, o, w ten sposób. Dobra, o, ciach. Dobra, stoi, jest, elegancko. Do góry. Czekajcie, chyba za wysoko, co? No tak, pewnie, że tak. Trochę niżej. Tak będzie dobrze? Tak będzie dobrze. Nie, jeszcze niżej, o rany. Ja muszę po tym wskoczyć. Muszę wskoczyć po tym tu i tam, dobra. Spróbujmy. Hops. Dawaj, 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 dawaj. Dajesz, dobrze. Ledwo sobie poradził, ale udało się. Dobra, teraz tutaj. Teraz. Oj, pójść to, pójść, 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 pójść. Dobrze, dobrze, w górę. O. O, tu już jest wyjście chyba. Tak jest, moi drodzy, tu jest wyjście. A tutaj jest. Nie wiem, co jest. Co to jest? O! Dobra, dobra, słuchajcie, jest dobrze. Tu się muszę rozhuśtać, ale to musiałoby być otwarte. Żeby to otworzyć. O, rany, ale zmaściłem, już teraz wiem, co. O nie, dobra, musimy tam jeszcze raz wejść. Musimy tam jeszcze raz skoczyć. Ponieważ tą rzecz, patrzcie tutaj na dole, jest dźwignia do otwierania. A żeby ją otworzyć, to musimy rozbić szkło. A szkło możemy rozbić czymś twardym. A te twarde jest u góry. O, ten wielki żółty banan. Ops. O, jeszcze nie trafił. No, panie pieseł. O, pięknie. Teraz wystarczy tylko tą dźwignię. O, rany, nie szkło. Dobra. Wygląda na to, że się udało. Musimy teraz tylko jakimś cudem wskoczyć tutaj na górę. Tak da się? O, da się. Dobra, musimy się rozhuśtać. Musimy rozhuśtać pieseła. Jeszcze bardziej. Chyba teraz. Dobrze, dobrze. Patrz, 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 patrz. Wchodzisz, wchodzisz. Puść te szkło. I dobrze. Pięknie. Przeszliśmy kolejny poziom. I teraz podejrzewam, że będzie jeszcze gorzej, jeszcze trudniej. Zobaczymy, co to będzie. Oby jakaś mała mapka. Sympatyczna. Ale się ładuje. O mój Boże. Widzieliście, to jest jakiś wielki zamek. Gigantyczny, wielki zamek. I co ja teraz z tym zrobię? O, jest kamień. Czekajcie, może kamieniem rozbiję kłódkę. Dobrze, piesu zawsze poradzi sobie. Poczekajcie, muszę teraz wyjąć te małe śmieszne. O, to przesuniemy. To się otwiera jakoś, czy co? Chłopie! O rany, ta kłódka blokuje. Czekajcie, musimy przesunąć te małe rzeczy. Te małe rzeczy. No weź tą. O! Dokładnie.
Teraz się da otw... O, pięknie! Pan Piesu zawsze sobie poradzi, wiedziałem. Zawsze można w niego wierzyć. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy duże przejście. Czekajcie, a tutaj co to jest? Dawaj to. To trzeba użyć. Ja to wiem. Jeszcze nie wiem jak, ale poczekaj. O, patrz pan. Patrz pan, jak dobrze. I ty, tędy, tu. Możemy to chyba zgnieść. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak można było robić. O, rany. Dobra. Musimy trafić między pręty. Chyba. Chyba tak. O. Dobra, teraz może w drugą stronę. Nie, poczekaj, dobrze. Okej, może teraz przejdziemy, zobaczmy. O, przycisnął się, świetnie. O, rany, katapulta. Ale fajnie. Czekajcie, katapulta, tylko możemy coś tutaj rzucać, strzelać, czy nie? Pokażcie, dajmy tu jakiś kamyk. O, rany, jakiś może mniejszy. A poczekajcie, tutaj coś trzeba zrobić pewnie jeszcze, nie? Dokładnie. Dobra, dajmy tu kamyczka. Jak największy. Duże kamyki są fajne. O. Gdzie się zwalnia? Tu jest chyba zwalniająca ten. Hops. Pięknie rozwaliłem pan murek. Pan murek został rozwalony. Dobra, teraz musimy się pewnie wystrzelić. Czekajcie, tam jest jakieś przejście. Dobra, wystrzelmy się może faktycznie. Da się tak zrobić? No poczekaj pan. O. O rany, to jest ciężkie do na... O rany, to naprawdę jest bardzo ciężkie. Dobra, ciągnij to, ciągnij, dobrze. Musimy to naprężyć. Porządnie. O, do góry. A nie, to już jest maksymalnie. Dobra, poczekajcie, spróbujemy teraz to przycisnąć jeszcze troszkę bliżej. Dobra, troszkę bliżej. Troszkę bliżej, troszkę bliżej. O, dobra, wystarczy. I wystrzelimy pana pieseła. Bo tam jest jakieś, tam są jakieś drzwi, ale bez sensu, skoro mamy otwarte. O, hops. No, weź to. Ciśnij, weź pan to. Halo. Poczekaj. Wow! Udało się! Nie przypuszczałem, że to jest możliwe, ale udało się na szczęście, dobra. Jesteśmy na zamku. Elegancko. Teraz musimy przejść dalej. Gdzieś. Jeszcze nie wiadomo gdzie, ale o, czekajcie, to są otwarte w ogóle bramy jakieś. W drugą stronę chyba. Chyba tak. Nie? Ej, coś tam blokuje. Coś blokuje, nie mogę się przedostać. Nie wiem co zgrane. Co to jest? Czy to mam tu wrzucić? Poczekajcie, może to mam wrzucić gdzieś tutaj. O. O rany, panie ko... No pan piesu się przygniot. Dobra, przesuńmy to. Nie, czekajcie, też nie tak. Może pociągnijmy to. O, już wiem, dobra. To trzeba złapać. Tak się robi w prawdziwym życiu. Okej. Okay. Ło! O rany, bez jaj, naprawdę da się. Okej, okay. Hops, hops, hops. Pięknie. Teraz próbujemy tu wskoczyć. Uah. Pięknie. Wyżej. Hops. Pan pies, wiedziałem, że na niego można liczyć zawsze. Okej, okay. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakąś tajną wieżę. Zobaczmy, co w tej wieży się w ogóle kryje. Dzień dobry. Dzień dobry. O, chyba nic nie ma, a tu jest jakieś, czekajcie, tu otworzy się? O, otworzyło się, ale też nic nie ma, o, dobra. To idziemy stąd, nie ma co się tutaj chować. Zobaczymy, co tutaj jest. Tu jest jakiś wodospad, tutaj w ogóle, co tu mamy? A, tu są, czekajcie, tu są jakieś drzwi. O, już wiem, tu będziemy musieli skakać. Dobra, otwórzmy to. Otwórzmy te przejście. Otworzymy przejście, wjedziemy tutaj tym śmiesznym takim wózeczkiem. Wskoczymy na dach budynku. I z budynku będziemy skakali po latarniach. Tylko ja zobaczę jeszcze tutaj może, czy coś tutaj jest. O, patrzcie, można wejść.
Dobra, pan piesek wejdzie do chaty, w której nic nie ma. Dobra, to nieważne. Idziemy w takim razie to. Musimy wziąć znowu ten wózeczek. Okej. Poczekajcie. No złap to. Dobra. Okej. Musimy teraz podjechać sobie bezpośrednio pod budę. Dziwnie to wyszło, bo pan piesek ma budę. Dobra. Postawimy to gdzieś tutaj. Czekajcie, muszę zawinąć trochę tędy, tu, dobrze. Tam, gdzie jest najniższy dach. O. O rany, te drzwi, no po co otwierałeś te drzwi, no? Teraz jest problem z wchodzeniem. O, dobra, niech będzie, że tak. Spróbujmy wskoczyć. Hops. Hops. O, elegancko. I teraz zobaczcie, tu się rozkuśtamy, mam nadzieję. Czekajcie, musimy się tylko wycelować. O, pięknie, pięknie, udało się. Następny. Ja tu się bardziej rozkuśtam chyba, bo widzę, że... Ojej. O, dobra, udało się, jakimś cudem się udało. Czekajcie, teraz musimy wskoczyć tu wyżej. Okej, teraz musimy to przeskoczyć. Nie mam żadnego pojęcia, może dam radę. Okej, udało się. Teraz znowu skok na latarnię. Dobrze. O, czekajcie, otwórzmy sobie te drzwi tutaj, bo mogą się przydać do wyjścia, czy coś tam będziemy chcieli. Nie wiadomo, co będziemy chcieli zrobić w sumie. Więc ja otworzę te drzwi. No oczywiście, no tak, pan piesek oczywiście, no... Zabach! No weź to otwórz. No co za... No patrzcie, no. O rany, no piesek, no. Ej, no ale naprawdę, teraz są niezniszczalne te kłódki. Dobra, olejmy tą kłódkę, jakaś niezniszczalna się zrobiła. Zobaczmy, co będzie dalej. Dalej mamy o rany jakiś gigantyczny wózek. Tu jest jakaś chata. Tu by się przydało teraz chyba ten mały klocek, który tam był. To on by mi się przydał, żeby tutaj to otworzyć. Czy tu jest przepaść? Tak, tu jest przepaść, więc tutaj nie idziemy. Ale na pewno... O nie, czekajcie, tu jeszcze mogę wskoczyć. Patrzcie, ile możliwości. Dobra, w górę, w górę, w górę, w górę. W górę, pięknie. Dobra, hops. O, i teraz chyba ten wózek muszę dać tutaj i wtedy będę przeskoczyć. Tak wychodzi na to. Bo tutaj, no, nie doskoczę, nie ma opcji. Dokładnie. Czyli musimy dać ten wózek wielki. Pytanie, czy ja jestem w stanie przeciągnąć tak duże coś. Zaraz zobaczymy. Poczekaj. Druga łapa, dobrze. O rany, to jeszcze skręca. No to będziemy mieli trochę zabawy. Dobra, o, mam teraz na dwa, dobra, super. Czyli musimy tu przeskoczyć. Najlepiej byłoby to ustawić wzdłuż, bo to wtedy jest pewniak, że przeskoczę. Ale ustawienie tego będzie bardzo trudne. To już widzę. Okej, zobaczmy teraz. Czy tak będzie dobrze? Powinienem doskoczyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Może na styk, ale powinienem doskoczyć. Powinno się udać. Hops! Dajesz, panie pieseł. Hops! Dobra. Elegancko. I teraz musimy doskoczyć tu. Tu się wespniemy. O, pięknie, pięknie, mamy to. Dobra. Co dalej? Był zapis z gry i widzę, że kończy nam się powoli czas. A, że tak powiem, gra zrobiła się bardzo zaawansowana i teraz nie wiem do końca, w którą stronę mam iść. Czy tutaj w tą? Chyba tędy. Tu jest jakiś pręcik, który mogę użyć. I pewnie muszę się na niego zahaczyć i zrobić z niego wahadło. Tak strzelam. Zobaczymy. Ale tym sobie, że kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejos! I życzę powodzenia panu piesełkowi. Koniecznie.